Hey. Na ostatnim QA padło pytanie, na które obiecałem odpowiedzieć w osobnym odcinku, a mianowicie. Przypowieść o Adamie i Ewie jest tylko metaforą, a zatem skąd wziął się grzech pierworodny? I nad tym się właśnie dzisiaj zastanowimy. Zacznijmy od tego, że nie powiedziałbym, że to jest dokładnie rzecz ujmując, metafora opowieści o Adamie i Ewie, tylko raczej mit. To nie do końca to samo i być może kiedyś się trochę bardziej zastanowimy nad rozgraniczeniem. Natomiast jest to jak najbardziej dobre pytanie, ponieważ poprzez historię, w sensie taką relatywnie niedawną historię, całkiem sporo ludzi się zastanawiało nad tym konkretnie z perspektywy teologicznej. Jak to się ma jedno do drugiego. Zacznijmy od samej idei pierwszych rodziców. Jeżeli się przyjrzymy innym kulturom, przedchrześcijańskim i tak dalej, to idea, że pochodzimy od pierwszych rodziców, występowała zasadniczo wszędzie. Być może, znaczy nie, nie, nie wiem czy dosłownie w każdej, ale no przynajmniej była niewyobrażalnie powszechna. Idea, że ludzkość da się, że ludzkość, cała ludzkość pochodzi ostatecznie od jakiejś pierwszej pary osób, która jest, która jest pierwszymi rodzicami. I jeżeli się nad tym zastanowimy, i właśnie oczywiście jedna rzecz, że yy, yy, tak jak na przykład omawialiśmy w odcinku o historii o stworzeniu świata i mu, omawialiśmy, że nawet w starożytności tam pierwsi pisarze chrześcijańscy nie traktowali opisu stworzenia świata dosłownie, ponieważ on w oczywisty sposób jest poetycki, niedosłowny. Uważali, że pomimo, iż opis stworzenia świata jest niedosłowny, to jak najbardziej istnieli fizycznie Adam i Ewa. Ponieważ, jeżeli się nad tym zastanowimy, to Idea, że ludzkość pochodzi od pierwszych rodziców jest jak najbardziej sensowna i logiczna. To znaczy, zanim, przed odkryciem tego, że pochodzimy od zwierząt, bo to jest relatywnie niedawne odkrycie, prawda, z perspektywy historii, to to jest jak najbardziej sensowne założenie przecież, no bo skąd inąd moglibyśmy się wziąć, jak nie od jakichś pierwszych rodziców. I zwróćcie uwagę, że sama, że, że nawet współcześnie istnieje coś na kształt idei Pierwszego rodzica, prawda? To znaczy, nadal w, w, uważamy, że, wszyscy, że całe życie na świecie ist, pochodzi pod, od jakiejś pierwszej komórki, tak, od jakiegoś pierwszego naszego prarodzica, ponieważ nie mamy lepszych pomysłów, jak inaczej mogłoby to wyglądać. Czy to jest dokładnie tak, czy nie, czy nie odkryjemy jeszcze jakiejś lepszej koncepcji, która to wyjaśnia? Nie wiadomo, zobaczymy. Natomiast pokazuje tylko, że, że przed odkryciem ewolucji to było zupełnie jak najbardziej naturalna i domyślna. Idea, nie było w tym zupełnie nic dziwnego, więc naturalnie opierano na tym, opierano na tej idei również inne dociekania, ponieważ traktowano ją jako coś oczywistego, jako coś, co no bo nie było po prostu w ogóle pomysłu, jak to mogłoby wyglądać inaczej. Natomiast nawet po odkryciu ewolucji, gdy już kościół tam ją zaakceptował, że tak powiem, ponieważ to też nie nastąpiło całkiem od razu, w naukach kościelnych. Pozostał nacisk na zachowanie takiej idei, że pochodzimy od jakiegoś rodzaju pierwszych rodziców, to znaczy porzucono być może, znaczy porzucono być może ideę, że to były dwie osoby dosłownie, ale na przykład, że od jakiejś pewnej pierwszej wspólnoty pierwotnej, od której możemy prześledzić nasz rodowód, ponieważ aby została ta ciągłość dziedziczenia tego fizycznego, właśnie po to, aby zachować aby zachować ideę dziedziczności grzechu pierworodnego. I jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jeszcze, jeszcze, jeszcze po wojnie, wiem, że były takie idee w kościele, żeby były, były idee opisujące te koncepcje w kościele w ten sposób. Przyznam, że nie wiem dokładnie, jak jest teraz, ale jak zaraz wyjaśnię, nie jest to moim zdaniem aż tak istotne. Tutaj znalazłem też w międzyczasie bardzo ciekawy artykuł prezentujący ewolucyjne podejście, z perspektywy teologii katolickiej, prezentujący ewolucyjne podejście do wyjaśniania idei grzechu pierworodnego i ja nie będę go tutaj cały, całego czytał, natomiast zamieszczę link do niego pod filmem i chętnych tam odsyłam. Natomiast, tak jak mówiłem, pytanie brzmi, czy rzeczywiście faktycznie pochodzimy od jakiejś pierwszej od, ma od pewnej grupy, którą dałoby się wyizolować i nazwać naszymi pierwszymi rodzicami? Nie wiem, być może. Nie wiem dokładnie w tym momencie, jak antropologia odpowiada na ten temat i archeologia i tak dalej. Y I w sensie, tak jak mówiłem wcześniej, Kościół się tego trzymał z tego powodu, który prze powiedziałem przed sekundą. Czy tak faktycznie jest, czy to się mapuje na fakty? Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest szczególnie istotne i zaraz wyjaśnię dlaczego. To znaczy z perspektywy y zachowania idei grzechu pierworodnego. Poprzez historię. Zasadniczo we wszystkich religiach, we wszystkich systemach dających system moralny, dających idee moralne, wszystkie religie, wszystkie tego typu systemy zapewniały ludziom pewien zestaw nakazów i zakazów moralnych. Wszędzie to istniało, wszędzie istniały. Zasady, które. Wszędzie istniały idea, idea taka, że istnieją zachowania właściwe, istnieją zachowania niewłaściwe. I do dzisiaj zasadniczo, nawet jeżeli ktoś jest niereligijny, nie no to zasadniczo wszyscy ludzie mają jakieś. Prawie wszyscy być może. Mają jakiś zestaw, zestaw rozdzielenia idei, na, że istnieje coś takiego jak właściwe zachowanie, niewłaściwe zachowanie. Pewne rzeczy należy robić, innych rzeczy nie należy robić. Natomiast historycznie we wszystkich religiach istniał jakiś kodeks moralny. W ramach ciekawostki można powiedzieć, że w, nie wiem czy w większości, ale w sporej ilości religii, chyba w większości religii ten kodeks moralny nie pochodzi. Od bogów. To jest kolejny bardzo interesujący temat, o którym sobie może kiedyś powiemy. Natomiast to, że ten kodeks moralny pochodzi od Boga, jest zasadniczo relatywnie yy, judaistyczną po prostu ideą, ale, ale to jest, mówię, to jest osobny temat. Natomiast ta idea istniała powszechnie i co istotne, ten kodeks moralny wszędzie był zasadniczo nie do spełnienia. To znaczy, w każdej kulturze na całym świecie ludziom prezentowano, że istnieje zestaw rzeczy, które należy i których nie należy robić. I zawsze ci ludzie go nie spełniali w całości, a przynajmniej nie w całości i nie wszędzie. No, ponieważ ludzie tacy są, że nawet jak zdajemy sobie sprawę, nawet jak zdajemy sobie sprawę z pewnych rzeczy, które powinniśmy, a których nie powinniśmy robić, to nie spełniamy tego w 100%. procentach. Zawsze, każdy z nas. A co istotne, w tych wszystkich ideach fakt, że nie spełniamy tego kodeksu moralnego, jakikolwiek by on nie był, że nie spełniamy go w 100%, procentach, Naturalnie rodzi coś takiego jak poczucie winy, to znaczy poczucie, że jesteśmy nie do końca tacy, jakcy powinniśmy być, że nie jesteśmy w pełni dobrzy, że, jesteśmy, że nie spełniamy w pełni swojego potencjału, można powiedzieć, że, 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 są, że mamy pewne ubytki moralne. I jeżeli się od, spróbujemy odnieść to do naszego takiego codziennego życia, to chyba to naprawdę nie jest szczególnie radykalna idea. Że każdy z nas ma jakieś, ma jakieś własne pojęcie tego na temat, co powinien robić, i każdy z nas nie robi tego w 100%. Wydaje mi się, że to nie jest nic szczególnie kontrowersyjnego, żeby stwierdzić, że tak to w przypadku właśnie, w naszym przypadku yy, wygląda. I w chrześcijaństwie ta idea, ponieważ w Biblii jako tako istnieje coś takiego jak. Yy, Istnieją naciski na to, właśnie, że powiedzmy, że grzech wszedł do świata poprzez Adama i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma sformalizowanej idei grzechu pierworodnego takiego, jak my go dzisiaj rozumiemy. Sformalizował ją dopiero święty Augustyn w IV albo V wieku, który właśnie sformalizował ideę grzechu pierworodnego i takiego napięcia wewnątrz człowieka pomiędzy pragnieniem dobra, a skłonnością do zła, a upadłą naturą. Jako i tego napięcia, jako czegoś, co jest w nas, jest, jest naszym, jest nieodłącznym elementem człowieczeństwa. Po prostu. I to jest bardzo istotne, ponieważ w ówczesnych czasach, w czasach św. Augustyna, istniały, istniały takie idee, nawet w chrześcijaństwie, istniały idee takie, że człowiek sam w sobie, um, używając swojej wolnej woli i po prostu w uproszczeniu, prostu bardzo się starając, jest w stanie wieść. W pełni moralne, właści całkowicie właściwe, moralnie dobre życie. A Augustyn stwierdza na podstawie tych obserwacji, że nie. nie. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek tutaj na tym świecie był w pełni dobry i całkowicie wolny od grzechu, zasadniczo. A co więcej, y mówi on, że wszystkie dzieła człowieka. Społeczeństwa, królestwa i tak dalej, ponieważ właśnie Augustyn przenosi to bardzo też na warstwę organizacji społeczeństwa, są nieuchronnie skażone, można powiedzieć, skażone tym, że człowiek właśnie ma skłonność do zła. I ponieważ człowiek sam w sobie nigdy nie może zachowywać się doskonale, to również wszystkie jego dzieła, również z zasady muszą być niedoskonałe i są obarczone tym pewnego rodzaju błędem. I jest to właśnie bardzo, jest to jest, jest ta, I ta idea została wtedy raz, że sformalizowana, dwa, że zuniwersalizowana. To znaczy, wszyscy, Augustyn orzekł, że wszyscy ludzie nieodłącznie są skłonni do zła i nie są w stanie w tym świecie się od tego całkowicie uwolnić. I to jest to jest wielka idea, jak się nad ten człowiek zastanowi, i bardzo możliwe, że. Bo ja, ja się, słyszałem wielokrotnie oskarżenia pod tego typu ideą, że, że idea grzechu pierwornego jest taka okropna, że, się, że, 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 że wmawiacie nam, że wszyscy jesteśmy trochę źli. Ale, ale nie, w sensie, jeżeli się nad tym zastanowisz, moim zdaniem przynajmniej, to nie jest negatywna idea, ponieważ Augustyn przykładowo mówi, że. Znaczy, Augustyn mówi, no w sensie, z tej idei wynika wprost, że okej, okay, twoje życie. Nie, wy, nie jest dokładnie takie, jakbyś chciał, to znaczy nie zachowujesz się ty konkretnie, ja konkretnie, każdy z nas nie zachowujemy się dokładnie tak, jak naszym zdaniem byłoby właściwie, no bo chyba każdy z nas tak marze, że nie zachowuje się w pełni tak, jak powinien, nawet według własnego własnego osądu, nawet według w, naszej jakakolwiek by ta nasza no, norma moralna nie była, to według naszej własnego osądu są rzeczy, które, za, które robimy, a których uważamy my, my sami uważamy, że nie powinniśmy robić i Idea grzechu stwier pierworodnego stwierdza, że to jest normalne, że nie ma, się nie ma się czemu dziwić, że to jest nie tylko normalne, ale i nieuniknione, że nie da się wejść do stanu, w którym wszystko robilibyśmy właściwie, ponieważ jesteśmy w pewien sposób obarczeni. Można powiedzieć w taki sposób właśnie narracyjny, pewnego rodzaju skazą. No tak jak mu, temat upadłej natury na, tej, na tym kanale jest poruszany cały czas, i można sobie też odnieść do, do wcześniejszych odcinków, natomiast absolutnie nie widzę, nie, nie widzę, yy, aby to była idea negatywna. I w momencie, kiedy było to formalizowane w tym czwartym piątym wieku, naturalnie, że Augustyn, odkrywając to i opisując to, oparł to na ówczesnym paradygmacie, że pochodzimy od pierwszych rodziców. Natomiast, i, i nie jest to dziwne, ponieważ w sensie, no, że zostało to zaobserwowane, zostało to w jakiś sposób teologicznie wywnioskowane, i okej, okay, skoro rzeczywiście wszyscy mamy tą upadłą naturę, to być może rzeczywiście ma to sens, mając już te opowieści o Adamie Ewie i tak dalej, i tak dalej, że jest, to, że jest to bezpośrednim skutkiem pierwszych rodziców, tak? Ponieważ, tak jak mówiliśmy, wtedy to była zupełnie domyślna. Idea. I wrócimy jeszcze do tego na sam koniec, jak dokładnie się to odnosi do tego, co jest mm, obecnie. Natomiast rozwijając tę myśl, ponieważ tę myśl sformalizował Augustyn, wiadomo, ona była jeszcze trochę rozwijana później, m.in. w czasach reformacji. Natomiast grzech pierworodny nie jest. Mm, nie jest popełniony przez nas wszystkich, prawda? Tylko jest stanem, w jakim my się wszyscy znajdujemy. To nie jest coś, co zostało, że tak powiem, raz popełnione i, i my po prostu mamy jako, w jakiś sposób, my też to popełniamy, czy coś takiego, tylko to jest stan, w którym cała ludzkość się znajduje. Cała ludzkość znajduje się w stanie grzechu pierworodnego i to wynika z samego faktu bycia człowiekiem. I co jest bardzo istotne, na przykład co sprawdzałem, Katechizm Kościoła Katolickiego wprost stwierdza, że, grzech, że ten stan nie ma charakteru winy osobistej. Ponieważ też się bardzo często, przepraszam, ja się przynajmniej spotykałem z zarzutami, że, że idea grzechu pierworodnego jest obrzydliwia, okropna, podła, ponieważ wmawia każdemu osobie, każdej osobie, nawet dzieciom, że ma się czuć winny z powodu tego, że jakiś Adam i Ewa kiedyś coś złego zrobili. Nie, zupełnie tak nie jest. W sensie, osoby, które zarzucają takie stwierdzenia, po prostu nie czytały katechizmu Kościoła katolickiego na ten temat, ani jakiego W sensie nie znają rzeczy, które krytykują, ponieważ. Grzech pierworodny, w sensie to jest stwierdzenie stanu faktycznego. My nie jesteśmy osobiście winni tej, tej, te, temu zjawisku, temu, temu fenomenowi, natomiast czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy w tym stanie. Spotkałem też bardzo, interesującą, bardzo interesujące odniesienie tego, te, tej idei symbolicznej do, 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 do tak zwanego właśnie grzechu Adama. I to, to jest idea biskupa Barona, biskupa Roberta Barona. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. To jest taki amerykański biskup, biskup YouTube Czasami ma naprawdę bardzo interesujące treści. Można sobie poczytać, posłuchać. Natomiast opisuje on, podoba mi się ta idea, że patrząc na historię Adama, ponieważ grzech, wobec, grzech Adama wobec Boga polegał na postawieniu siebie na pier, postawieniu siebie na pierwszym miejscu przed absolutem. I jeszcze zanim przejdę do tego biskupa warona to C.S. Lewis też to bardzo interesująco rozwija w mm, książce Problem Bólu. To znaczy, właśnie opowiada on, że w trakcie ewolucji, w trakcie rozwoju mm, człowieka jako istoty, w momencie, gdy człowiek stał się w pełni samoświadomy, z samego faktu bycia samoświadomym, nabył on niejako zdolność do postawienia siebie, w sensie gdy odkrył, że jest indywidualną, niezależną istotą, nabył zdolność postawienia siebie ponad absolutem. I na, bo w, w opowieści na tym właśnie polega grzech pierworodny. Znaczy, C.S. Louis z tej książki tak jeszcze dodam, tylko on też opisuje właśnie, on że tak powiem. Y ma, ma udział w tej, w tej idei, yy, że istnienia tej jakiejś doskonałej wspólnoty pierwotnej, od której my wszyscy pochodzimy. Co myślę, w sensie, że tej takiej grupki ludzi przed upadkiem, no to, wydaje mi, się, że to jest taka już de, delikatna przesada z jego strony Jasia. Abs... Znaczy no to jest ciekawostka, można sobie to poczytać, poczytać natomiast też mi się wydaje, że, że nie ma tutaj do końca racji, ale to tak jak mówiłem, to jest mało, to jest mało z tej perspektywy istotne. Natomiast jeżeli rozważymy ten, ten grzech Adama z perspektywy symbolicznej, to wygląda w taki sposób, że Adam, jako nasz reprezentant, Zgrzeszył wobec Boga, stawiając. w sensie. nie dopełniając tej normy moralnej. I można powiedzieć. Że I on jako reprezentant właśnie w sensie reprezentując całą ludzkość. I mówimy my to cały czas mówimy to z perspektywy symbolicznej. Tak w sensie, jak ktoś mi zaraz powie, że to się nie wydarzyło naprawdę, no to ja zaznaczam, że mówię to z perspektywy symbolicznej. I można powiedzieć, okej. Okay, Okej, okay, na, na warstwie symbolicznej coś takiego, coś takiego istnieje, ale ja tego osobiście nie zrobiłem, więc niby dlaczego on ma być moim reprezentantem? I odpowiedź na to brzmi, ponieważ na jego miejscu zrobiłbyś to samo. I można powiedzieć, że. Właśnie nie można powiedzieć, że nie, ponieważ każdy z nas codziennie robi to samo. Każdy z nas nie dopełnia jakkolwiek rozumianej normy moralnej. Codziennie każdy z nas robi rzeczy, które nawet według nas samych są niewłaściwe. Przynajmniej nieoptymalne. I na warstwie symbolicznej jak najbardziej można to ująć w ten sposób, który omówiłem. Znaczy ja oczywiście zapraszam do niezgadzania się z tym w komentarzach i zapraszam do dyskusji na ten temat jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że jest to po prostu narracyjny sposób przedstawienia tego, że każdy z nas jest tak jak mówię, tak, dokładnie tak jak ujął to święty Augustyn ma pragnienie dobra, ale jednocześnie skłonność do zła, którą realizuje, realizujemy i, i nie da się od tego całkowicie uciec. Natomiast, oczywiście, chrześcijaństwo, że tak się wyrażę, nie pozostawia tego, yy, że tak powiem, w beznadziei. To znaczy, tylko, tylko daje właśnie nadzieję, przez to, że poprzez ofiarę Chrystusa możemy mieć udział w tej doskonałości w drugim świecie, ale to jest już zupełnie osobny temat i dokładnie tak samo jak. Yy, świadome przyjęcie tej ofiary, chrzest i na ile jest na ile na przykład chrzczenie zupełnie nieświadomych dzieci ma sens. To są wszystko osobne tematy, do których być może kiedyś też dojdziemy, natomiast no, ponownie nie chcę się tutaj już yy, rozchodzić na ten temat. Także podsumowując, te wszystkie obserwacje dotyczące ludzkiej zdolności do zła, jeżeli ktoś chce sobie rozwinąć ten temat, to zapraszam na mój odcinek o szatanie, ponieważ tam jest to trochę bardziej rozwinięte. Natomiast yy, nie ma nic dziwnego że ludzie, którzy formułowali po raz pierwszy tę ideę, zmapowali ją niejako na ideę pierwszych rodziców, ponieważ taki był ówczesny paradygmat. Natomiast wydaje mi się, ja bym powiedział, że moim zdaniem nie ma konieczności mapowania tego na fizyczne dziedziczenie po pierwszych rodzicach, ponieważ to jest po prostu jakaś próba wyjaśnienia stanu zastanego, stanu zastanego, yy, sytuacji zastanej. To znaczy, w momencie kiedy wiemy, już, że być może nie istniało coś takiego jak pierwsi rodzice, ale ponownie, jeżeli ktoś chce wystawiać argument o jakiejś pierwszej pragrupie, no to mówię, to, jest, to jest mało istotne w tym momencie. Wydaje mi się, że to jest, w sensie pozostawi, pozostawiając użyteczność, symboliczność, użyteczność symboliczności tego opisu, nie widzę potrzeby mapowania tego dosłownie na to zjawisko, żeby zauważyć, że ten stan jak najbardziej istnieje. I ponownie, jeżeli ktoś jest zainteresowany... Hmm, Jakieś teologiczno-ewolucyjnymi ujęciami do tego, to będzie link do artykułu. Natomiast to, czy historia o Adamie i Ewie jest w jakiś sposób fizycznie dosłowna, moim zdaniem, nie ma żadnego wpływu po prostu na to, że, że, że każdy z nas jest w stanie grzechu pierworodnego, każdy ma upadłą naturę i nie jesteśmy w stanie być doskonali, tak samo jak nasze twory, społeczeństwa itd. Nie mogą być w pełni doskonałe, ponieważ człowiek. Powtórzę raz jeszcze za świętym Augustem, ponieważ bardzo mi się spodobała po prostu ta idea, że posiadamy pragnienie dobra, ale jednocześnie skłonność do zła. I to zasadniczo wszystko. Dzięki, jak zwykle, zapraszam do niezgadzania się ze mną i do dyskutowania w komentarzach. Mam nadzieję, staram się czytać, ile się ich da, ale czasem jest ich tyle, że nie mam, że nie mam po prostu fizycznej możliwości. Natomiast ponownie, zapraszam do rozważenia tego. To wszystko z mojej strony i dzięki wielkie. Hej!